Jakiś czas temu zrobiłem film na temat Samsunga Galaxy S10, w którym przedstawiłem suche fakty i trochę moich spostrzeżeń po 2 tygodniach użytkowania tego telefonu. Ale nie obeszło się bez masy waszych pytań, dlatego postanowiłem, że wypadałoby trochę przybliżyć sprawę tego smartfona. Zapraszam. Używam go już 2,5 miesiąca, codziennie, bez przerwy. Telefon jest naprawdę solidnie przeze mnie wykorzystywany. Nie daję mu za dużo czasu do odpoczynku i wymagam od niego sporo. I muszę przyznać, że jest to pierwszy Galaxy, z którego po takim czasie jestem aż tak zadowolony. Oprogramowanie to kwestia sporna dla wielu osób i niektórzy chcieliby powrotu do wersji Experience UI. Tymczasem ja jestem zwolennikiem wersji One UI i cieszę się, że takowa się pojawiła. Przez cały okres użytkowania tego telefonu nie odnotowałem żadnego przycięcia w systemie. No może jakieś drobne, ale prawie niezauważalne i z reguły związane z Messengerem, ale o tym zaraz. Natomiast co przykuło moją uwagę, to niestety problemy w działaniu różnych aplikacji. Nie chodzi tutaj o sam system, a konkretnie o dziurę w ekranie. Przy ustawieniu pełnego ekranu niektóre aplikacje najzwyczajniej sobie nie radzą. Zauważyłem to właśnie na aplikacji Messengera. W przypadku korzystania z pływających dymków czatu miałem problem z przeniesieniem albo otwarciem go, gdy używałem smartfona w pozycji horyzontalnej. Dodatkowo sam dymek nie znajduje się wtedy na krawędzi ekranu, tylko delikatnie jest od niej odsunięty. Nie wiem, czy problem leży po stronie Facebooka czy Samsunga, ale sprawiło mi to odrobinę problemów, bo za każdym razem musiałem odwracać telefon w pozycję wertykalną i dopiero wtedy mogłem otworzyć dymek czatu. Problemem tutaj jest pewnie skalowanie aplikacji do pełnego ekranu i niestety nie rozumiem, dlaczego najpopularniejsze aplikacje nie są jeszcze dostosowane do dziury w ekranie. Widać to doskonale również na przykładzie aplikacji Adobe Reader, w której musiałem ręcznie włączyć tryb pełnoekranowy. I faktycznie ten tryb całkiem nieźle adaptuje aplikację, ale widać niedociągnięcie w postaci szarego paska podczas obrotu ekranu. Wiem, że się czepiam, ale rozmawiamy o flagowcu, który kosztuje niecałe 4000 zł. Ale jak już jesteśmy przy obracaniu ekranu, to chciałem się z Wami podzielić ciekawą funkcją, którą poznałem dopiero w tym modelu. I jest nią właśnie jednorazowy obrót ekranu. Polega to na tym, że w momencie, gdy obrót ekranu jest wyłączony, to wystarczy przekręcić smartfon w pozycję poziomą, a w jednym z rogów ekranu pokaże się mała ikonka telefonu. Wystarczy ją kliknąć, aby jednorazowo widok zmienił się na horyzontalny. Taka drobna funkcja, ale przydaje mi się cały czas. Dajcie znać w komentarzu, czy znaliście ją już wcześniej, czy jeszcze nie. Wracając do telefonu, czytnik linii papilarnych to coś, na co zwraca się w tym modelu ogromną uwagę. Na początku byłem sceptycznie nastawiony, skaner działał różnie, raz łapał mój odcisk palca, a raz nie, raz w niego trafiałem, raz nie, ale z czasem muszę przyznać, że działa świetnie i mam z nim mniej problemów niż w S9 Plusie. Nie mówię, że jest idealny, ale na 10 razy odblokuje się 9. Jest to pewnie kwestia kilku aktualizacji, które otrzymałem w przeciągu ubiegłych 2 miesięcy, ale trochę też wyuczyłem się miejsca, w które należy kliknąć oraz tego, jak długo trzeba przytrzymać palec na ekranie, żeby odblokować smartfon. Ale jeśli nawet kogoś nie zadowala dokładność odczytów, to można ją zwiększyć poprzez rejestrację tego samego palca kilka razy, więc jest naprawdę nieźle. Brak skanera tęczówek. Trochę nad tym ubolewałem i miałem obawy, że skan twarzy jest niedokładny i można go bardzo łatwo złamać. Dalej mam pewne obawy, że ktoś odblokuje mój telefon, ale próbowałem go odblokować sam przy użyciu mojego zdjęcia czy filmu i niestety mi się to nie udało. Dlatego też zacząłem korzystać z odblokowania twarzą i jestem bardzo zadowolony. Skuteczność też oszacowałbym na jakieś 90%, bo zdarza się, że telefon mnie nie rozpozna, ale raczej korzystam z tej funkcji częściej niż z samego skanera linii papilarnych. Ludzie narzekają też na wysokie umieszczenie przycisku włączania. Nie neguję, że tak nie jest. Faktycznie jest wysoko, ale myślę, że ciągle jest to na tyle naturalne umiejscowienie, że nigdy nie odczułem jakiegoś dyskomfortu podczas sięgania go. Możliwe, że w modelu z plusem jest on dużo wyżej i ciężko po niego sięgnąć, ale tutaj ciągle jest to znośne. Oczywiście nie obraziłbym się, gdyby ten przycisk był niżej, ale też nie zaliczyłbym tego do wad tego telefonu. Kolejna sprawa. Jeśli bardzo zależy komuś na złączu słuchawkowym, to dobra informacja jest taka, że jest ono obecne. Ale mi też na nim zależało i jak się zastanowię, to nie wiem, czy użyłem go 3 razy. Na pewno jest to spowodowane tym, że mam bezprzewodowe głośniki czy słuchawki, do których myślałem, że się nie przekonam. Otóż jest zupełnie odwrotnie, bo korzystam z nich na co dzień, a wszyscy, którzy uważają, że bezprzewodowe słuchawki to konieczność ciągłego ładowania i użerania się z utratą sygnału, no to jesteście w błędzie, bo faktycznie takie sytuacje się zdarzają, ale jest to raczej sporadyczne. Poza tym, jeżeli ktoś się uprze, to można słuchać muzyki bezpośrednio z głośników stereo, które są zdecydowanie mocną stroną tego urządzenia. Dźwięk jest naprawdę świetny, chociaż lokalizacja samych głośników już niestety czasami przysparza nieco kłopotów, bo wystarczy złapać telefon jedną ręką, żeby zasłonić jeden z nich. Wystające aparaty to coś, na co zwracałem uwagę już w poprzednim filmie i według mnie jest to bardzo duża wada, ale poradziłem sobie z tym poprzez zakup etui, które doskonale je chowa. Natomiast jeśli chodzi o same możliwości tych aparatów, to tutaj nie ma wielkiego zaskoczenia w stosunku do poprzedników.
Zdarzyło mi się czasem skorzystać z trybu Instagram, który pozwala używać aplikacji aparatu bezpośrednio do robienia zdjęć na Instagrama, ale jest to niestety zwyczajny tryb auto, więc też nie daje zbyt dużo nowych możliwości. Pozwala za to na wykorzystanie innych obiektywów, co przekłada się na lepszą jakość zdjęcia. Nowością za to jest tryb nocny, który wymaga przytrzymania nieruchomo telefonu podczas robienia zdjęcia. Strzelam, że jest to spowodowane długim czasem naświetlania i może delikatnie sprawia, że zdjęcia są jaśniejsze. Natomiast sama stabilizacja obrazu daje możliwość wykonania takich zdjęć bezpośrednio z ręki i raczej nie pojawiają się żadne rozmycia. A jeśli chodzi właśnie o stabilizację, to myślę, że jest jeszcze lepiej niż w poprzedniej generacji. Filmy kręcone z ręki praktycznie wyglądają, jakby były nagrane przy użyciu jakiegoś gimbala. Ale niestety usunięcie trybu Pro w trybie kręcenia sprawia, że bardzo sporadycznie sięgam po telefon do nagrania czegoś na mój kanał właśnie tym telefonem. Oczywiście można korzystać z jakichś zewnętrznych aplikacji, ale zazwyczaj traci się pewne funkcje tego telefonu, takie jak na przykład nagrywanie w trybie HDR10+, który poprawia zakres dynamiczny obrazu. Niedostępna może być również super stabilizacja, o której już wspomniałem. A co zmieniło się na plus, to to, że nie mamy teraz limitu nagrywania wideo w jakości Ultra HD w 60 klatkach na sekundę. Wcześniej było to tylko 10 minut, a teraz mamy możliwość kręcenia bez ograniczenia czasowego w każdym z trybów. Kolejna kwestia to zachwalane przeze mnie dzielenie energii. Idea wydawała się świetna, ale w praktyce jest troszeczkę gorzej. Mianowicie sam proces ładowania, pomimo tego, że nie jest najszybszy, przebiega ok. Ale żeby podładować takie urządzenie jak na przykład mój zegarek, to trochę trzeba się namęczyć z ustawieniem go w odpowiedniej pozycji. To taki delikatny minusik, bo samo dzielenie energii uratowało parę razy mój zegarek przed rozładowaniem, gdy zapomniałem zabrać ze sobą ładowarki na weekend. I wreszcie przechodzimy do tego, co interesuje Was najbardziej, czyli czy 3400 mAh wytrzyma cały dzień bez ładowania. Ile godzin na ekranie jesteśmy w stanie z niego wycisnąć? Podkreślałem to i zrobię to jeszcze raz, to wszystko zależy od użytkownika, od aplikacji, z jakich korzysta, od ustawień, z jakich korzysta itd., itd. Ale podobno S10 ma sztuczną inteligencję, która uczy się tego, jak z niego korzystamy i dostosowuje się do tego, co ma się przełożyć na dłuższy czas pracy na baterii. Czy znajduje to przełożenie w praktyce? Nie wiem, ciężko to ocenić, bo wydaje mi się, że od początku, odkąd go mam, bateria działa tak samo. Tak samo, czyli dobrze. Wiem, że niektórym doba na baterii nie wystarczy, a już zwłaszcza za 4000 zł, ale ja jestem do tego już przyzwyczajony i po naładowaniu telefonu około północy zwykle podłączam go do ładowania następnego dnia około godziny 22. Czasami muszę doładować telefon w trakcie dnia, ale często też zdarza mi się tego nie robić, więc różnie to bywa. Natomiast nawet w sytuacji, gdy telefon jest bliski wyłączenia, to wystarczy zaledwie kilka minut, żeby podładować go na tyle, by móc z niego jeszcze korzystać z 2 lub 3 godzinki. To by było takie podsumowanie tego, co w Galaxy S10 mi się podoba, co mi się nie podoba, co bym zmienił, czego bym nie zmieniał. Wszystko, o czym tutaj wspomniałem, to moje osobiste spostrzeżenia, ale jestem również bardzo ciekawy Waszych doświadczeń z tym modelem. Dlatego jeżeli macie Samsunga Galaxy S10, to proszę podzielcie się w komentarzach na dole tym, jak się Wam z niego korzysta. Oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału, do zostawienia łapki w górę, bo bardzo dużo to dla mnie znaczy, a wszystkim stałym bywalcom bardzo dziękuję, że ze mną tutaj jesteście i tworzycie ze mną ten kanał. No i do zobaczenia już w następnym odcinku. Na razie, cześć.